Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w czytaniu tygodnia od 11 do 17 marca 2024 roku. Czytanie jest czytaniem ogólnym. Czytam tutaj energię, możliwości, inspiracje, rady, wskazówki. Liczę na to, że zostawicie ślad po sobie, łapkę, komentarz. Jest to wsparcie mojej pracy. Zapraszam serdecznie do horoskopu. Baran. Dzień dobry, witam Was serdecznie w rozkładzie tego tygodnia. Na sprawy zawodowe pokazała się Wam trójka buław, a więc wprowadzanie planów w życie. Dobre widoki na pracę i na rozwój. Tutaj najbardziej widać podróże, wyjazd służbowy, chęć ucieczki w inne miejsce, bo czujecie, że nie wytrzymujecie w danym miejscu. Czujecie też, że macie możliwości, nie możecie ustać w miejscu. Chcecie się otworzyć tutaj na nową współpracę, na nowe możliwości. Przed Wami zatem nowe horyzonty i dla szukających pracy, i dla tych, którzy nie mogą wysiedzieć w tym miejscu, w którym obecnie są. Podróż służbowa, dobre widoki na przyszłość, to jest najtrafniejsza prognoza z tej karty. Na sprawy osobiste, w możliwościach pokazała się karta Asa Buław. Świeża energia, inicjatywa, podobanie się, wręcz zainspirowanie kimś, zachłyśnięcie kimś, podjęcie starań w Waszym kierunku lub Wy chcecie, żeby to życie towarzyskie, miłosne, romansowe bujniej się rozwijało. Pozytywna i bardzo atrakcyjna wibracja na sprawie życia osobistego. W sprawach osobistych ogólnie trzeba podjąć działania i interwencje, żeby coś się zadziewało. Karta Rada to rycerz pentakli na ten czas, mówiąc o tym, żeby działać w kierunku polepszenia, stabilizacji, żeby zrozumieć, jak wiele jesteście warci, żeby szukać dla siebie, barany, miejsca tam, gdzie czujecie się doceniani, potrzebni, wartościowi. Jeśli kogoś chcecie prezentem obdarować, to szukajcie czegoś jakościowego. Nie bójcie się, że nie macie wszystkich potrzebnych zalet czy umiejętności, tylko próbujcie, nie osłabiając tym samym swoich możliwości. Sięgajcie po prostu po więcej, sięgajcie wyżej, wierzcie w swoją wartość. Barany, na ten tydzień jeszcze jako karta inspiracji, rady, co może pomóc w zharmonizowaniu i zrównoważeniu w Waszym życiu, pojawiła się karta humoru, bardzo pozytywnej energii, która to jest coś dodatkowego, tak? Czyli praca taka Wasza wewnętrzna. I to jest bardzo pozytywna energia, zapewne zwracająca uwagę na Wasze własne poczucie humoru, którego może jest u Was za mało. A ono może rozświetlić Wasze serca, może Wasze poczucie humoru komuś się spodobać. Na trudne momenty warto też, nie wiem, pójść do kina, na jakieś stand-up, poprawić sobie po prostu tym humor i nie być takim serio zawsze. To też wskazówka, by uczyć się dostrzegania radości w małych rzeczach, szczęścia z otaczającego Ciebie świata i różnych okoliczności. Nie narzekajcie, nawet gdy są te trudne dni. Idźcie na jakąś właśnie komedyjkę, coś, co zawsze sprawiało Wam radość, co Was rozweselało. Możecie też tą energią przyciągnąć po prostu do siebie pozytywnych i szczęśliwych ludzi. Udanego tygodnia Wam życzę, miejcie się dobrze. Pa, pa. Byk. Witam Was serdecznie w tygodniowym rozkładzie od 11 do 17 marca. No i kochani, na pracy zawodowe pojawiła się dla Was szóstka denarów. No, w sprawach zawodowo-finansowych to karta możliwości i otrzymania wsparcia, zapomogi, stypendium, poprawa ogólnie warunków w życiu. Energia też małej sprawiedliwości, bo czyli tutaj dochodzi do takich małych rozliczeń, otrzymania tego, co Wam się należy, ale też pokazanie, że ile włożycie starań, tyle otrzymujecie, nic ponad to. Tutaj też możliwe jest wsparcie, uzyskanie pomocy, porady, prośba, która może zostać spełniona. Warto w kwestiach finansowych być cierpliwym i roztropnym. Jeśli chodzi o sprawy osobiste, również denarowa karta, tyle że dwójki denarów. No i potrzeba tutaj pewnie w relacjach podejmować jakieś decyzje finansowe. Potrzeba zrównoważyć sprawy zawodowe z życiem osobistym. Ktoś też może z bliskiego otoczenia zaproponuje Wam może dodatkową pracę, bo jest Wam to potrzebne i od Was zależy, czy tę pracę przyjmiecie.
Energetycznie na uczuciowe sprawy jest to taki czas, kiedy ktoś nie jest zdecydowany, przebiera, zastanawia się, co jest ważniejsze, cenniejsze, kalkuluje, ale nadal nie podejmuje tej decyzji. Trzeba się więc zacząć uczyć decydować. W relacjach warto zawierać kompromisowe i elastyczne takie rozwiązania, które zaspokoją potrzeby obu stron, zbalansują wszystko. No i przede wszystkim w relacjach należy działać wspólnie, wiedzieć, co jest ważniejsze. Jeśli chodzi o radę na ten tydzień, macie króla mieczy, taką bardzo stanowczą energetykę. Tutaj jest rada, by podejmować naukę lub czerpać z własnych doświadczeń, by nie popełniać ponownie tych samych błędów. Król mieczy to osoba bliźnięta waga wodnik, która może być autorytetem. Z nim rozmowy będą bardzo mądre, będą uczyły, może przekazywać dobrą wiedzę, jeśli tylko po nią sięgniecie. Osoby, które są na przykład tutaj pokazane po rozwodach, mogą mieć w życiu osobistym teraz dwie osoby na oku lub nie być kogoś pewni, kogo tutaj poznacie. Król mieczy przede wszystkim to mądrość, inteligencja, wartościowe rozmowy, nauka, rozwój intelektualny i taka bardzo chłodna weryfikacja. Jeśli chodzi o radę, wskazówkę, inspirację, co jeszcze dla siebie możecie zrobić, pokazała się karta pewności siebie. I ta pewność siebie, ta energia radzi, by pracować nad pewnymi sprawami, posunięciami i żeby kroczyć w tym wszystkim z odwagą. Wskazuje może na potrzebę pracy nad tą wewnętrzną siłą, bo może tutaj tego Wam brakuje, do takiego pełnego szczęścia, zrównoważenia, zharmonizowania w życiu, żeby tutaj stawiać na siebie, być pewnym siebie, bo tylko to na przykład sprawia, że osiągacie to, czego chcecie. Właśnie dla Was byłoby nie pozwalać, aby ktoś Wami sterował, aby ktoś Wam umniejszał. Miejcie odwagę, pewność siebie i radźcie sobie samodzielnie. Dacie sobie radę na pewno. Popracujcie może też nad tą cechą charakteru. To jest właśnie coś dodatkowego dla Was osobiście, co moglibyście przepracować, jeśli ta sytuacja z Wami rezonuje. Drogie byki, trzymajcie się, miejcie się dobrze, no i udanego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa. Bliźnięta, witam Was serdecznie w rozkładzie tygodniowym na 11-17 marca. Cały tydzień, jak on tutaj wygląda. Czytamy ogólnie energię, rady, wskazówki. A zatem macie w sprawach zawodowych dwójkę pentakli, czyli energię wejścia w potrzebę ogarnięcia tego, co doszło dodatkowego w pracy, możliwość, a może też konieczność dorobienia i wzięcia dodatkowego zajęcia zawodowego, żeby dorobić. Próbujecie może też być bardziej kompromisowi i elastyczni i macie za zadanie skupić się przy tych wszystkich wyborach na tym, co naprawdę ważne. Mamy tu też dwie opcje dla szukających pracy lub pójście w dwa źródła zatrudnienia. Osobiste sprawy to w kochankach się pokazały. Dla niektórych bardzo fajne możliwości nowych znajomości, przelotnych, ale bardzo fajnych. Poznanie kogoś, dobre wibracje. W relacjach uczuciowych i wszystkich osobistych macie czas decyzji, dogadywania się, usamodzielnianie się, łapanie wspólnego języka i staranie, by dążyć do wspólnych celów, dążyć do zespojenia przeciwieństw, docieranie się. Karta umiarkowanie jako karta rada na ten tydzień pokazuje, by nie zakłócać sobie tego tygodnia, by był spokój i balans oraz takie rozważne podejście. Będzie tak też, jak lubicie, czyli może wygodnie, bez jakiegoś zakłócania sobie przestrzeni emocjonalnej i tej życiowej. W każdym razie, jeśli chodzi o umiarkowanie, to rada jest tutaj taka, że jeżeli chcecie jakichś zmian, to musicie wdrożyć sami te zmiany, bo umiarkowanie przedłuża ten stan obecny, który jest, a jest fajnie i spokojnie, natomiast nie jest to karta rozwojowa. To tutaj taka uwaga, gdybyście chcieli osiągnąć coś więcej, trzeba zmienić coś w swoim sposobie działania, schematach, po prostu ruszyć naprzód. Jeśli chodzi o inspirację, afirmację oraz radę, co dla siebie możecie zrobić, wyszła karta
power, moc Twoja. No niektórym z Was jest po prostu potrzebna tej mocy, żeby gdzieś poruszyć tą energię lub wykrzesać ją z siebie, tą, którą już w sobie nosicie. Na przykład cele, które macie na oku, wymagają jednak ruchu, a nie tkwienia w energii umiarkowania. A przynajmniej albo ruszyć, albo się nie cofać, tak? Natomiast kiedy nie ma rozwoju, to tak naprawdę z czasem okazuje się, że się cofamy. Power pokazuje ta karta wiarę w swoje możliwości. Odkrywanie takiej wewnętrznej siły, wewnętrznej mocy, że jednak potraficie coś z siebie wykrzesać. Siły warto czerpać tutaj przede wszystkim ze swojego wewnętrznego ducha. Taka dodatkowa rada, wskazówka. Jeśli rezonuje, to świetnie. Życzę Wam udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. Najmilsi, zakończyłam czytania na najbliższy tydzień. Zachęcam do łapkowania, komentowania, udostępniania. To jest dla mnie bardzo ważne. Mam nadzieję, że te energie choć troszkę są dla Was pomocne, rezonujące. Jeśli nie, szukajcie znaków w ascendencie. To też jest bardzo trafna prognoza, jeżeli znak słoneczny z Wami nie rezonuje. Życzę Wam udanego tygodnia. Miejcie się dobrze, trzymajcie ciepło, w zdrowiu. No i po prostu w radości, w uśmiechu. Bądźcie dla siebie dobrzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.